Witam serdecznie. Jest środa, jest 6.30, jestem potargany ja i jest nowy podatek, chociaż nie gdzie ja, hejter, jak ja mogłem powiedzieć, podatek. Danina, opłata, jaki tam podatek? Przecież miłościwie nas opodatkowujący rząd Prawa i Sprawiedliwości no, powiedział, że nie będzie żadnych nowych podatków. No, więc on daniny i opłaty, a ja taki niedobry ruski troll śmierdzący nucą no, po prostu zapomniałem. Przepraszam, jak ja, ja, ja tak mogłem i ja, ja, ja obiecuję już tutaj się poprawić i od jutra, nie wiem, trzy, trzy, trzy razy obejrzeć y, TVP Info za to. No, no już, już będę grzeczny. Ale zanim jeszcze będę grzeczny, to Wam powiem jak jest. A jest tak, że jak donoszą media, m.in. serwis Bezprawnik, z którego będę obsernie cytował w tym materiale, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 3.0 zmieniona będzie innymi ustawa o kinematografii, w ramach której wprowadzona zostanie niewielka, aż bardzo znacząca, Opłata, którą będą musieli y, płacić y, właściciele serwisów streamingowych, świadczących usługi na życzenie, czyli na pewno Netflix, na pewno HBO Go, na pewno Amazon Prime, sądzę, że również YouTube. Musiałbym się dokładnie przyjrzeć tej definicji, ale tam jest jeden taki zapis, który wskazuje na YouTube'a, i te pieniądze, które oni będą musieli płacić, no to nie miejcie żadnych złudzeń, yy, będą przerzucone na was. W związku z tym wy zapłacicie te pieniądze, yy, które potem takie firmy jak właściciel YouTube'a, czyli Google, yy, Netflixa, yy, Amazon Prime, HBO Go przekażą. I właśnie komu przekażą? To jest bardzo ciekawe. Nie trafią te pieniądze do budżetu, broń Boże, że trafią do Polskiego Instytutu Sztuki. Filmowej, po to, żeby ten Polski Instytut Sztuki Filmowej mógł dać te pieniądze biednym, skrzywdzonym przez los artystom, którzy teraz są bidokami, bo nie mogą grać w różnych serialach, nie mogą grać w filmach um, i, i, i w ogóle są tacy naprawdę bidni, no bo wirus nie a może mogą grać, tylko na przykład im się nie chce, bo przecież niektórzy pozakładali kanały na YouTube, jak na przykład Czarek Pazura i radzą sobie świetnie, a reszta po prostu woli siedzieć, nic nie robić i wyciągać pieniądze, rękę po pieniądze, łatwe, bo, bo wspólne. Tak, także moi kochani, dojdzie do takiej naprawdę niezłej paranoi, że oglądając to, co chcecie, oglądając tych twórców, których chcecie oglądać, za oglądanie których jesteście skłonni zapłacić żywą gotówką, na przykład jak kupujecie sobie subskrypcję na Netflixie czy na, tam na HBO GO, no to... Kupujecie subskrypcję i płacicie za oglądanie twórców, których chcecie oglądać. Jesteście skłonni za to zapłacić, ale także, oglądając na YouTube, możecie kupić sobie płatną subskrypcję, prawda? Jest takie, to się chyba nazywa YouTube Premium, czy jakoś tak, i w zamian za to nie macie reklam w ogóle. Macie kilka tam różnych bonusów, a twórca, którego oglądacie, w ramach, no, no w ramach tej usługi bodajże YouTube Premium dostaje pieniądze proporcjonalnie od czasu oglądania. Jest druga też opcja, możecie mieć zwykłego YouTube'a, jak ja, ja nie mam żadnego premium i po prostu płacicie Ewentualnie reklamami, które oglądacie, że tak trochę płacicie swoim czasem. Twórca poświęca swój czas, wiedzę, umiejętności, przez to jakieś tam pieniądze, na przykład władowane w sprzęt na nakręcenie filmu, ale głównie czasu, a wy płacicie czasem, który poświęcacie na oglądanie reklamy. Dzięki czemu twórca dostanie około 55% z, z przychodów z tej reklamy. Także. Za oglądanie mm, nie, twórców, za oglądanie treści, za które jesteście skłonni zapłacić, czy to żywą gotówką, czy swoim czasem, dodatkowo zapłacicie po to, żeby te pieniądze dostali twórcy, których nie macie ochoty oglądać, bo są na przykład cięcy jak mazowszanka, albo którym nie chce się pracować, nie dostosowali się i, i tyle. To jest jeszcze bardzo bardzo ciekawe i wredne moim zdaniem. Po pierwsze ten Polski Instytut Sztuki Filmowej wcale nie ma obowiązku zrobić tak, że on da wszystkim artystom porówno. No bo zresztą na jakiej zasadzie miałby dać każdemu artyście porówno? On po prostu będzie wspierał na jakichś tam zasadach. I tutaj, ponieważ jest to instytucja stricte państwowa, mam jakieś takie dziwne przeczucie oczywiście nie mam żadnych dowodów i ja nikogo o nic nie pomawiam, ale mam takie przeczucie. Że jeżeli jesteś artystą, który jest bardzo przychylny rządowi, nie wiem, całujesz rękę pana ministra, jak przyjdzie do porannego programu w telewizji informacyjnej, przychylnej rządowi. Albo na przykład w mediach głównego nurtu no, wie, Bijesz peany na temat tego, jaki to rząd jest wspaniały, albo na przykład jesteś posłanką partii rządzącej, a jednocześnie jesteś aktorką, która gdzieś tam sobie gra. To jakoś mi się wydaje, że masz większe szanse na dostanie tych pieniędzy od ludzi, którzy cię nie oglądają. Tylko dlatego, niż na ktoś, kto na przykład e, mówi, jak jest, ktoś, kto jest mm, artystą, który jest niepokorny, albo ktoś, kto jest artystą, który ma gdzieś politykę i po prostu zajmuje się graniem w serialach albo w filmach. I po prostu w ogóle się nie udziela. Także e, takie mam przeczucie, to jest takie moje prywatne przeczucie, że znowu z tych pieniędzy powstanie taki swoisty fundusz fundusz wspierania artystów przychylnych rządowi. Takie mam. Wrażeń. Oczywiście, ym, na pewno tutaj w wersji oficjalnej będzie, że trzeba tym ludziom jakoś wyrównać, no bo wiadomo, nadszedł wirus i spadły im przychody, i kina zamknięte, więc nie można czerpać pieniędzy ze sprzedaży biletów w kinach itd. Tak co z tego, że wszyscy na tym cierpią, prawda? I na przykład, jak fryzjer ma zamknięty salon fryzjerski, to w ogóle nie zarabia i on nie ma żadnej możliwości sobie legalnie dorobić. No, chyba, że opitoli w podziemiu fryzjerskim, nie wiem, premiera albo, albo ministra. Ale to, to nieprawda, im po prostu przez te półtora miesiąca włosy przestały rosnąć. No, to nie jest tak, że oni korzystają z podziemia fryzjerskiego. No, no nie bądźcie hejterami, bo. Bo, bo, bo jak tak można, prawda? Jak jesteś, nie wiem, kosmetyczką, to też generalnie nic nie zarobisz, prawda? No jak jesteś gwiazdą albo producentem e, filmowym, no to zawsze masz jakieś możliwości. Na przykład była duża premiera kinowa e, tuż przed wprowadzeniem kwarantanny, nie będę reklamował bo to nie jest film, który mi się podobał i który jest wart reklamy, ale akurat sytuacja, w której się zaadaptowali i stwierdzili, że skoro nie można tego obejrzeć w kinach, bo kina, zamk kina zamknięte, to sprzedali to właśnie do jednej z platform streamingowych, właśnie takich świadczących usługi na życzenie i chyba na tym dobrze wyszli prawda? Czyli, znowu, czyli, czyli można, prawda? Oni mogą zarobić, ale dostaną pieniądze za darmo, żeby nie musieli. To, to jest jeszcze moim zdaniem bardzo nietyczne, to to, że jakby to powiedzieć, na biednych tutaj nie trafia. Jak... Ktoś śledzi życie gwiazd, albo nawet nie śledzi życia gwiazd, tylko po prostu zdaje sobie sprawę, jakie są cenniki, to wie, że ci ludzie, gdyby nie byli przeraźliwie rozrzutni, to mogliby w jeden rok odłożyć takie pieniądze, że mogliby spokojnie nie pracować przez kolejne 2-3 lata. No, stawki za granie w serialach, za występowanie, nie wiem, w jakimś tam tańcu z księżycami, e, albo za mm, granie w filmie albo teatrze telewizji, jeśli jeszcze wychodzi i tak dalej, są na tyle duże, że naprawdę jest czego odkładać. Chyba, że no wiesz, ktoś musi mieć super furę, która pali 15 litrów na 100 kilometrów i kosztowała więcej niż mieszkanie niejednego człowieka, prawda? Jak ktoś prowadzi tak wystawne życie, no to rzeczywiście nic nie zaoszczędzi. Pytanie tylko, czy teraz naprawdę takie jęki kwęki tych gwiazd które zarabiają krocie słuchajcie są takie krocie krocie to wiecie to są duże setki tysięcy złotych albo i miliony złotych i czasem co duże e, miliony złotych zarabiane teraz pytanie czy ludzie którzy mimo tak gigantycznych przychodów e, nie byli w stanie odłożyć to czy właśnie teraz ich jęki kwęki Zasługują na to, żeby jakoś to uwzględnić, prawda? No bo generalnie każdemu jest teraz ciężko. Um, nie wiem, czy zauważyliście, ale na YouTube też jest coraz mniej reklam. Dlaczego? No, prosta piłka. Biznes się zwija. W zasadzie biznes się zwinął przez decyzję e, przez decyzję polityków. No to jak się biznes zwinął, to się biznes nie reklamuje. Prosta piłka, tak? Pierwsze, co tniesz zawsze jak masz problemy z biznesem, a ciężko nie mieć problemów z biznesem, jak ludzie siedzą w domach. No, jak ludzie siedzą w domach, to nie tylko nie kupują tych towarów i usług, które jakby, które są pozamykane, ale generalnie je się oczami, ma się jakąś potrzebę. Jestem przekonany, że w tej chwili spadła konsumpcja dosłownie wszystkiego łącznie z zakupem nowych samochodów, no bo jak siedzisz w domu, no to wiesz, odwlekasz od, od, wszystkie, wszystkie decyzje, prawda? Ciuchów mniej kupujesz, no bo skoro siedzisz w domu, to, to po co się stroić i tak dalej, i tak dalej, tak? No to skoro biznesy się zwijają, no to pierwsze, co, co, się, co się robi, to się tnie b, 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 budżet na promocję i marketing. A więc m, jest coraz mniej reklam na YouTube, a te, które zostały, mają, są po dużo niższych stawkach. W związku z tym typowy YouTuber y, ma jakieś... 40-60% zarobków mniej. Taka prawda. I teraz, czy jest to słuszne, czy jest to uczciwe, żeby nam jeszcze, którzy ciężko pracujemy, dokładnie tak samo jak wcześniej, nie zostawiliśmy swoich widzów, nagrywamy, mimo tego, że jest ciężko, tak? Nie wiem, nie powinienem może mówić na swoim przykładzie, ale ja siedząc w domu już drugi miesiąc, już trochę chodzę po ścianach, już szlak mnie trafia od tego zamknięcia, prawda? I takie dziwne uczucie, że jak mijasz patrol policji, czy się nią um, o to, że wyszedłeś może w niewłaściwym celu, czy się nie przychrzanią, nie? Takie trochę dziwne, no, ale nie zostawiliśmy. Siedzimy, nagrywamy, pracujemy tak samo jak wcześniej, mimo że jest trudniej, no, bo nie można wyjść w plener, ponagrywać e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? E, no właśnie. I teraz jeszcze... Od tego, co my wypracujemy, zabrać pieniądze po to, żeby dać y, polskiej instytucji sztuki filmowej, po to, żeby ona mogła to rozdysponować wedle własnego uznania. W, w tym mniej złym wypadku, y, równomiernie między wszystkich artystów, bo te bidulki są, mimo gigantycznych zarobków, nie mogli sobie odłożyć. I teraz trzeba ich wspierać, żeby nadal mogli żyć na tym bardzo wysokim poziomie, na którym żyją, a według gorszej wersji, o którą oczywiście nie oskarżam, e, tylko no, tak mi się jakoś wydaje, że może tak być, mm, tak wedl, wedle uznania. I to uznanie, ponieważ jest to instytucja państwowa, to tak mi się jakoś nikogo nic nie oskarżam, e, wydaje, że może mieć zacięcie polityczne. To już jest bardzo złe. Bo to już jest stresowanie ludzi i to już jest kupowanie sobie kolejnej grupy społecznej, nie? Tak jak przed wyborami parlamentarnymi, był pomysł, żeby wprowadzić instytucję takiego jakby licencjonowanego artysty, który będzie mógł dostawać pewne benefity finansowe, ubezpieczeniowe, tylko za to, że jest licencjonowanym artystą, licencjonować dziennikarzy itd. itd. Tak tutaj, taki artysta, Pogo, po, po, artysta pokorny naści hajsu i artysta niepokorny, hajsu brak, prawda? Takie i, i potem tym się właśnie dziwimy, że jeden czy drugi artysta właśnie z takiego młodego tygrysa niepokornego zmienia się w takiego lwa salonowego, który właśnie całuje w telewizji ministrów po rękach i im tam gratuluje wszystkiego. Nie? Na pewno to nie ma żadnego nic wspólnego z hajsiwem. Nie? I teraz też na pewno oni w ogóle hajsiwanie dostaną, ale to jest jeszcze wredniejsze, Słuchajcie. Bo się tyle tak rozgadałem o tym, jak to oglądając tych, których lubicie oglądać, będziecie płacić tym, którym, którym się nie chce pracować, lub tym, których nie chcecie oglądać. Ehm, no to warto jeszcze wspomnieć o tym, że to ominie budżet. No bo ten. Podatek, znaczy znowu źle, woźniak tutaj, proszę się natychmiast sobą karać za ten podatek. Ta opłata, ta opłata o minie budżet pójdzie od razu do instytucji państwowej. Jakie to ma znaczenie? To ma niesamowite znaczenie przy propagandzie, ponieważ gdyby to poszło do budżetu, a następnie było, um, było, finans, było wydatkowane z budżetu. To wpłynęłoby niekorzystnie na tzw. dzień wolności podatkowej. Czyli ten dzień wolności podatkowej by się przesunął troszeczkę bardziej w prawo, czyli troszeczkę bardziej w stronę grudnia, prawda? I by już PIS nie mógł tak gadać po mediach, że obiektywnie on obniża podatki, ponieważ Dzień Wolności podatkowej za ich rządów przypada wcześniej niż za rządów platformy obywatelskiej. Pisto uwielbia robić. Pamiętacie, przy, os przy ostatnich dwóch kampaniach wyborczych chodzili e, ich politycy po mediach i jeśli to były media im sprzyjające, to dziennikarze im wturowali, a jeśli to były media im niesprzyjające, to jakoś nie umieli skontrować e, tego właśnie argumentu, że proszę bardzo, za naszych rządów Dzień Wolności Podatkowej wypada wcześniej, więc za naszych rządów są obiektywnie niższe podatki. Gówno prawda, o czym ja już wtedy bardzo wyraźnie mówiłem, rząd prawa i sprawiedliwości ma e, manierę, ma manie, albo po prostu może jest sprytny. I całą masę przeróżnych danin, a tych danin nałożył na nas duże kilkadziesiąt. One są małe, ale biorąc pod uwagę ich liczbę to jednak bardzo mocno po kieszeni biją. I większość tych, nie znaczy może nie większość, ale spora część tych danin jest tak sprytnie zrobiona, że nie trafia do budżetu. Tylko trafia do jakiegoś funduszu zarządzanego przez jakąś instytucję i jest yy, wydatkowana poza budżetem. W związku z tym, jakby nie wpływa na dzień wolności podatkowej. I są ta magia, że nie mamy wyższych podatków, bo to daniny. Yy, Dzień wolności podatkowej jest coraz bliżej stycznia, a jednocześnie mamy coraz mniej pieniędzy w portfelu. Magia, prawda? I co jest swoją drogą bardzo ciekawe, że ci dziennikarze, też bardzo często dobrze opłacani, nie chcą albo nie umieją powiedzieć tego, co ja w tej chwili, ale także politycy, jeszcze lepiej opłacani em, z naszych podatków, nie umieją tego powiedzieć w tych programach, bo, bo PiS właśnie zawsze gasił opozycję, mówiąc, że proszę bardzo, tutaj Dzień Wolności Podatkowej, coraz, coraz bliżej początku roku, to jest obiektywnie, to udowadnia, że, że my mamy rację. Nie, o prawda? Tylko robicie to sprytnie, mówiąc krótko, robicie przepływ pieniędzy od, od obywatela do różnych miejsc, na które wy macie wpływ, poza budżetem. I stąd taka magia. Także znowu będą potem mogli biegać po mediach ministrowie PiSu i mówić: Proszę bardzo, Dzień Wolności Podatkowej, obniżamy podatki, a wy użycie. Jeszcze raz podkreślam: oni obniżyli jeden, jeden, jedyny podatek czyli podatek dochodowy. Obniżyli tylko jedną, jedyną, jeden, jedyny próg podatkowy w tym jednym podatku, i tylko o jeden punkt procentowy. Czyli mamy sobie podatek dochodowy, który ma kilka progów. Yy, po, kilka progów. Próg podstawowy 18%, próg dla lepiej zarabiających 32%, próg dla samozatrudnionych, którzy wybrali tzw. podatek liniowy, 19%, to już jest trzeci. No i czwarty, taki nieformalny, który wypada w związku z wprowadzeniem podatku solidarnościowego dla tych najlepiej zarabiających. No, i oni z tego wszystkiego go obniżyli tylko jeden podstawowy, z 18 na 17. I się cieszą i gadają w mediach, że oni obniżają podatki. Nieprawda. Jeden podatek, a konkretnie jeden z kilku progów tego jednego podatku o jeden punkt procentowy. Ulga z tego dla typowego Kowalskiego nieduża. Natomiast jak mu podrożą Netflixa, jak. E, twórcy YouTube e, będą mniej filmików wrzucać, bo hajs z YouTube'a będzie coraz mniejszy więc trzeba będzie coraz więcej pracować poza YouTube'em, e, żeby się utrzymać, bo to do tego się sprowadza. Albo trzeba będzie gdzie robić coraz więcej tak zwanych współprac, product placementów i innych tego typu rzeczy, co też zabiera czas i przeszkadza normalnej twórczości. O to wszyscy odczujemy ale na Dzień Wolności Podatkowej, dzięki sprytności tego całego pomysłu, to nie wpłynie. Także pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Ach, może jeszcze przeczytam fragment z artykułu pana Rafała Chabańskiego z portalu, na który wcześniej się powoływałem. Nowa wersja tańczy antykrysowej ma nam przynieść także zmiany w ustawie o kinematografii. Te z kolei oznaczają nowy podatek płacony przez dostawców usług medialnych na żądanie. Czyli klikasz i masz, tak jak na YouTubie. Środki z tej daniny mają zasilić budżet Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ja od siebie dodam, że jest to instytucja państwowa. Jej konstrukcja sugeruje bardziej rozwiązane stałe niż ograniczone tylko do okresu epidemii. Właśnie to też jest bardzo ważne. Bo gdyby było tak, że to będzie właśnie tak tylko na chwilę, to jeszcze, jeszcze, jeszcze. Gorzej, że oni to wymyślili tak, że tą opłatę trzeba płacić kwartalnie i rozliczenie jest bodajże 30 dni od końca kwartału. Czyli teraz, teraz, mamy, teraz mamy kwiecień, to, to kwartał nam się skończy w czerwcu. No i potem do, do końca 30 dni, czyli do prawie końcówki lipca trzeba będzie im to zabulić, nie? I, mm, I potem kolejny raz. Słuchajcie, podatków czy tam opłat takich tymczasowych nie robi się w takich wielkich interwałach czasowych jak kwartały. Także to już pewnie tak zostanie. Pewnie robią po prostu dodatkowy podatek, dzięki któremu będzie hajsiwo. Yy, dla kogo? No to się przekonamy. Na pewno nie dla mnie ani na pewno nie dla innych niezależnych twórców. My to de facto ten podatek zapłacimy, a tak, a faktycznie albo formalnie to zapłacicie go wy oglądając nas. Netflix i inni dostawcy usług na żądanie e, mają się złożyć na Polski Instytut Sztuki Filmowej. Myśląc o tarczy antykrysowej, e, w głowie mamy obraz przepisów czasem bolesnych, lecz przygotowanych specjalnie po to, by ratować gospodarkę przed skutkami epidemii wirusa. Ech. Dobra, nie będę wam tego czytał, sorry, ale już mam dosyć, już, już, już. szczególnie szczególnie. Sz -sz 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 Szczególnie, ten, szczególnie ta możliwość zwalniania ludzi mailem pomogła naprawdę zwalczać skutki yy, wirusa. Na, naprawdę super. u człowieku, co ty tutaj piszesz? No nic. A warto tylko powiedzieć właśnie, że ta Danina wyniesie 1,5% uzyskanego w Polsce przychodu z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie, czyli to jest typowy Netflix, tak? Ale pamiętajcie, że na YouTubie też macie, w, yy, też macie abonament Ten YouTube Premium yy, i na YouTube też jest taka wypożyczalnia. Alternatywną be, alternatywą będzie przychód uzyskany z tytułu emisji przekazów handlowych. Jak rozumiem, te przekazy handlowe są po prostu zwykłe reklamy. My wszystko zależy od tego, który z przychodów będzie wyższy w danym okresie rozliczeniowym. Czyli innymi słowy, jeśli więcej zarobisz na płatnych subskrypcjach, bo to chyba tak można uprościć, to płacisz 1,5% od płatnych subskrypcji, ale jeśli, a jeśli więcej zarobisz od emisji przekazów handlowych, które moim zdaniem chodzi o reklamy, to płacisz za, za reklamy. 1,5%. Czyli 1,5% tych pieniędzy, które dzięki wam ewentualnie zarobię, jeżeli wyłączycie dla mnie adblocka, jeżeli obejrzycie dla mnie reklamę, to znaczy po to, żeby ta reklama mogła wam się ewidentnie, ewentualnie wyświetlić i tak dalej, i tak dalej, no to 1,5% z tych pieniędzy dostanie twórca, którego żeście nawet nie oglądali. Czy to jest słuszne, czy to jest sprawiedliwe, to moim zdaniem, kochani moi, ocencie Sami i tyle. Ja tylko powiem, że ja uważam, i, 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 i to jest ważne, bo tutaj nie chodzi o to, że ja ryczę, że ktoś mi zabierze 1,5%. Nie, naprawdę. Ja już płacę tak gigantyczne podatki, że naprawdę nie ryczę o dodatkowy podatek 1,5%. Bo to, że go YouTube zapłaci, to nie zmienia, nie, zmienia, nie zmienia jakby znaczenia. YouTube go zapłaci jakby z tych pieniędzy, które normalnie zapłaciłby mnie i innym twórcom YouTube'owym. Ale naprawdę nie chodzi o to, że my zapłacimy. Naprawdę. My już naprawdę płacimy duże podatki i tyle. Tutaj bardziej chodzi o to, o takie zasady. Jest kryzys. W kryzysie powinno się luzować politykę fiskalną powinno się obniżać podatki, żeby przedsiębiorcom się łatwiej funkcjonowało w takim trudnym rynku. Powinno się obniżać albo wręcz kasować składki na ubezpieczenia społeczne, ZUSy, y NFZ i -y, inne tego typu rzeczy, bo to bardzo utrudnia funkcjonowanie. Wreszcie powinno się upraszczać prawo, żeby przedsiębiorcy kombinowali jak sobie radzić w nowej sytuacji gospodarczej, a nie jak sobie radzić um, w związku z zaistniałą e, sytuacją, że, nowe, e, że przychodzą nowe problemy podatkowe, nowe przepisy, z którymi się trzeba radzić. Prawda? To jest to jedno. To jest po prostu wbrew logice. Drugie, co mnie boli, to to, że znowu jest to zrobione w taki sposób, że PiS będzie gadał publicznie i miliony ludzi mu uwierzą, bo nikt nie będzie umiał tego dobrze wytłumaczyć, że on obniża podatki, gdy rzeczywiście te podatki podwyższa. I to jest wredne, po prostu to jest wredne, bo to jest nawet nie jest manipulacja, to jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd, moim zdaniem celowe i haniebne. A na koniec powstanie suma pieniędzy, którą będzie można nakłaniać określone osoby do określonych zachowań. I oczywiście żadnego artysty o nic nie oskarżam i całego tego instytutu też o nic nie oskarżam, ale jakoś tak jest, że tam, gdzie jest dużo pieniędzy, tam potem pojawiają się właśnie jakieś takie bardzo, bardzo dziwne akcje. Tak mi się wydaje, że gdyby na przykład media publiczne musiały na takich samych warunkach jak wszystkie inne media walczyć o pieniądze, żeby przetrwać, bo nie miałyby pieniędzy z abonamentu i nie miałyby pieniędzy z dotacji teoretycznie parlamentarnych, naprawdę to chyba rządowych, to nie puszczałyby takich fakapów jak tak zwana szkoła, która pamiętajcie, że jest fantastyczna, bo w, tele, bo w wiadomościach powiedzieli, że szkoła jest fantastyczna, ten program szkoła jest fantastyczna. A, ale zdarzają się hejterzy, także jeżeli masz na przykład jakieś problemy z tym, że pani nauczycielka myli um, obwód z, ze średnicą, jeżeli masz jakieś problemy, że panie nauczycielki nie umieją wytłumaczyć, czym są liczby parzyste, to jesteś po prostu hejterem. To, to nie jest tak, że ty po prostu byś chciał jakiejś dobrej edukacji dla swojego dziecka i chciałbyś, żeby go nie wprowadzono w błąd, nie uczono go głupot, bo potem te głupoty jest ciężko dzieciaki oduczyć. Nie, jesteś hejterem. Jak ci się nie podoba, to jesteś hejterem. No, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, a jak Ci się podobało, ha, właśnie, ponieważ co? No in, 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 jednym, da, jednym dają, drudzy muszą pożebrać. No to ja sobie pożebrze, pożebrze sobie łapkę w górę od Ciebie, o komentarz i o udostępnienie, bo dzięki temu ten vlog dotrze do większej liczby osób, także pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie, miłościwie nas opodatkowującego, który wie, że my Polacy lubimy niskie podatki, więc regularnie przygotowuje dla nas nowe niskie podatki, a zapłać sobie je sam. Panie kapitanie, biedaj bezrobocie. Pa. A jak ktoś nie wie o co chodzi, to niech przejrzy playlist komentator. Tam jest o nowym supermuchaterze. B&B, czyli biedaj bezrobocie. Zawołanie za z Hej.